znajdujemy się na wzgórzu, kiedyś zwanego Łysą Górą. Prawdopodobnie to jest prastare miejsce historyczne, gdzie pierwszy gród Łomazy. Tutaj, tak jak tu na tej tablicy jest, 15 września odbyła się bitwa konfederatów pod dowództwem pułkownika Płaskiego, brata późniejszego generała obojga narodów, gdzie tutaj został ranny i są dwie wersje tego, że został ranny, wywieziony i zmarł gdzieś w majątku pod Mińskiem Mazowieckim, ale chyba raczej ta prawda jest taka, że tutaj poległ. Tutaj dziadek opowiadał, że było ileś tam kurhanów z podobnymi do tego krzyżami, bo to ten kamień pamięta tamte czasy. Dzięki życzliwości sąsiadów tu obecnego, Mirka Panasiuka, Bańkowskich, Leszka z Bożeną i życzliwości wójta, w końcu udało mi się to dzieło upamiętnić, tak. Witam Państwa serdecznie na upamiętnieniu oraz poświęceniu tablicy upamiętniającej bitwę z 1769 roku. Znajdujemy się na granicy trzech miejscowości: Lubenki, Studzianki i Szymanowa. Dzisiaj spotykamy się w widłach rzeki Grabarki i Żelawy, aby upamiętnić bitwę konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi. Tutaj znajduje się również mogiła konfederatów, gdzie kilkudziesięciu ich zginęło i zostało tutaj pochowanych. W tym roku, dokładnie 15 września, mija 252. rocznica tej bitwy. Po bitwie życzliwi mieszkańcy i sąsiedzi postawili kilkanaście, kilkadziesiąt, dzisiaj nie wiemy tak naprawdę dokładnie ile, kamieni, takich słupów kamiennych z krzyżami. Jeden z tych kamieni został również wmurowany w to miejsce, w to upamiętnienie koło tablicy. To świadczyło o takiej życzliwości i pamięci również sąsiadów. Nie odbyło się to wydarzenie również dzięki życzliwości sąsiadów i mieszkańców właśnie tych trzech miejscowości. Tutaj Państwu, Panasiukom, serdeczne podziękowania za przekazanie tego miejsca, swojego placu, swojego pola, jak również panu Maciejowi Jerockiemu, który również był takim strażnikiem tego miejsca, pamiętał, zapalał znicze każdego roku. Na pytanie, czy wiele takich jest tajemnic? Myślę, że samo słowo tajemnice wskazuje na to, że ich może być dużo i mamy nadzieję, że będziemy je odkrywać każdego roku coraz więcej. Gmina Łomazy wspólnie z mieszkańcami stara się pamiętać o takich miejscach pamięci. Rok temu odnowiliśmy tak naprawdę cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej w Kozłach z 1915 roku, gdzie są trzy mogiły Polaków, Austriaków i Rosjan w jednym miejscu. W tym roku upamiętniamy to miejsce, to jest tak zwany Głuch. Rzeczywiście jest to miejsce odwiedzane nie tylko przez mieszkańców gminy Łomazy, ale również przez turystów i osoby przyjeżdżające. Rzeczywiście kilka lat temu przyjechała pani z Poznania, która wiedziała o tym, że jej przodek zginął właśnie w bitwie, był konfederatem barskim w tym miejscu. Warto wspomnieć, że Łomazy zapisały się również w literaturze pięknej. Otóż w Zemście Aleksandra Fredry Czesław Raptusiewicz wspomina o tym miejscu jako konfederata, że walczył również pod Łomazami. Także to miejsce jest znane od wielu, wielu lat. Niestety nie było na tyle wyeksponowane, ale cieszę się, że się to udało w tym roku zrobić i ta tablica, która opisuje, co tutaj się znajdowało i też daje taki moment do refleksji nad przeszłością, ale również nad modlitwą, nad osobami, które tutaj zginęły. I dziękuję dzisiaj mieszkańcom za to, że wzięli czynny udział na tym wydarzeniu i upamiętnieniu tego miejsca. W uroczystość upamiętnienia włączyła się także szkoła, zespół placówek oświatowych w Łomazy, na czele z panią dyrektor, która wystawiła poczet sztandarowy. Młodzież przygotowała część, która dotyczyła upamiętnienia również tego miejsca. Także również młodzież pamięta i cieszę się, że się włącza szkoła również w takie wydarzenia. Jest to taka nauka, można powiedzieć, patriotyzmu na gruncie, na tych miejscach, gdzie te wydarzenia były. Taka żywa lekcja historii. Konfederaci stanęli do walki w obronie wiary i wolności. Słowami pieśni na ustach. Stawam na placu z Boga ordynalny. Rangę porzucam, dla nieba wakancję, dla wolności ginę, wiary swej nie minę. Ten jest mój azart. Niech nas nie ślepią światowe ponęty, dla Boga bronimy, wiary Jego świętej. Za naszą pracę będzie wszystkim płacą, żyć z Bogiem w niebie. W trakcie czteroletniego okresu walk stoczyła wiele bitew i potyczek. Jedną z nich była bitwa pod Łomazami, która rozegrała się w tym miejscu 15 września 1769 roku. W
czasie odwrotu wojsk konfederantów spod Włodawy Polacy z jednej strony atakowani byli przez oddział karabinierów rosyjskich pod dowództwem Kastanego, natomiast od tyłu przez kawalerię Suworową podjęli próbę przebicia z okrążenia. W bitwie tej poległ Franciszek Ksawery Puławski, brat Kazimierza. Miejsce to stało się zbrojową mogiłą poległych konfederantów. To stoczyło się tam ze Czerkowieckim u tym rzek. I tam został bardzo mocno ranny, że zmarł i tego został pochowany. A wszystkie wojsko uciekło w rzekę Puław. Także tylko on jeden ranny był. Tak jest przepowiednie ojca. Też pan pamięta, gdzie była mogiła, prawda? Tutaj pan wspominał. No to mogiła z tej strony była. To jakieś dzieci, to taka jak kukurydza wyjścia widno. To tu był cmentarz. 20, tak mówił, łokci, 22 łokci długości, a w szerokości, tak mówi, 12 łokci. No to łokci to 60 cm. To teraz można policzyć, ile było. I jeszcze ojciec pamiętam, było dwa krzyży tu. Jeden był normalny, a drugi był ramieniem skośnym. To jeszcze to obrabiała, a tu Mackiewicz jeszcze nie obrabia. Te krzyże stały nie obrabia. Później, jak już się zwalili, wtedy już zaczął Mackiewicz obrabiać, kamienie zaczęli wyciągać wtedy. A to jedzie. To dużo kamieni jest. Kamieni dużo tam jest stodowo zaciągniętych, dużych takich. U Mańgowskiego jest dużo wyciągniętych białych. A te trzy krzyże my wyciągnęliśmy. Ten krzyż jest oryginalny, z tym, że tutaj tylko był już mało widoczny i ten pan, który tu układał tą... Po prostu zrobił odnowić, żeby to było wiadomo. Było zainteresowanie tym miejscem. Kiedyś tutaj przyjechałem, jeszcze ten sam kamień stał. Pod tym kamieniem są szczątki, nie wiem, czy polskiego, czy ruskiego żołnierza. Kawałek miednicy, kilka żeber. Tutaj w tym tak, miejscu. Tak, w tym miejscu. Tutaj zostały wyorane i tutaj je złożyliśmy pod tym kamieniem. Te legendy z duchami to też znam, bo mój dziadek Walenty opowiadał, że jak wracał ze studzianki w pełni zimą, już schodził z tego z górka, widno jak w dzień, nikogo nie było, ogląda się, wyszło skądś cztery osoby na gołym polu i idą za nim. Mówi, to trochę, mówi, mi się włosy zjeżyły, to ja szybciej. Ogląda się te osoby cztery za nim i już tam, tak jak teraz lasek, krów się zaczyna, tak obejrzał się tam, sam do siebie mruknął, czegoś wy w cholerę za mną idziecie, obejrzał się, nie ma. Odnośnie tego cerkiewiska też jest legenda, któreś tutaj z tych osób tutaj, babć, przyśniło się, że zabłądziła i weszła na to cerkiewisko i jakaś wstążka i ciągnie tą wstążkę, ciągnie, zaczynają jakieś się głosy odzywać i mówi, kiedyś w czasie wstążka skończy, jak powstanie twardy trakt z Łomas do Piszczaca. Koniec snu. No to ojciec się powiem opowiadał, jak Ruski szli na 1939 roku. I tędy szły i ojciec jakiś by mówi, gdzie ta szos? Mówi, a ojciec mówi, na jakie szos? Pokazuje na pewno szos. Ojciec mówi, że żadnej szosy nie było. O, skurczybik mówił, Polaku szuka cara. Spotkałem się ze dwa lata temu, jadąc w niedzielę, tutaj szczypieliłem niedzielę, obca rejestracja podjechała, szukają tego miejsca, bo gdzieś tam w Zemście wyczytali u Fredry, gdzie tu jest jakiś pomnik. Mówi, nie ma, a gdzie to jest w ogóle? Mówi, stoicie przy tym kamieniu. Być może, żeby nie pandemia, to by było w okrągłą rocznicę tutaj, to 250 ten kamień tutaj powstał nowy i z tą tablicą, ale tak się te dwa lata nam zleciały, że dobrze, że w ogóle jest. Cześć i pamięć bohaterom.